Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początek zadam kilka pytań. Kto jest żonaty, kto jest w związku małżeńskim krócej niż 5 lat? Okay. Kto jest między 5 a 10? Między 10 a 15? Więcej niż 15? Czyli większość. Dobra, 15-20? 15-20? Więcej niż 20? Dobra. Kto ma dzieci w wieku do 10 lat? Kto ma dzieci między 10 a 15? 15-20? Powyżej 20? No nieźle. Wiecie już jak mam... Słucham? Bardzo źle? Nie. Tak po prostu... Znaczy już widzę, że przynajmniej istotna część z was jest starsza ode mnie, istotna część, przynajmniej w stażu małżeńskim istotna część z was ma starsze dzieci niż ja, co jest pewnym wyzwaniem dla mnie, tak? Ale z frajdą ją podejmę. Dwa słowa o mnie. Ja jestem od 14 lat żonaty. Mam z żoną Magdą czwórkę dzieci w wieku 11, 9, 5 i pół roku. Z zawodu jestem inżynierem telekomunikacji, jestem też muzykiem. Dzisiaj pracuję na co dzień w sensie pracownika etatowego w Instytucie Łączności. Prowadzę też własną działalność gospodarczą w branży artystycznej. A w podobnych sytuacjach jak dzisiaj bywałem już dość dawno, około 20 lat temu zacząłem mówić prelekcje na temat dlaczego warto czekać ze współżyciem seksualnym do ślubu. I jakoś potem te wątki się rozwijały na różne inne poboczne. A dzisiaj zostałem właśnie postawiony po części nowej roli, bo rekolekcji dla małżeństw jeszcze nie prowadziłem. Rekolekcji już prowadziłem, dla małżeństw jeszcze nie. No to właśnie nowość. Jestem też autorem takiej książki Cierpliwości mój mały. Uwaga, jestem jedynym dystrybutorem tej książki. Wydawnictwo upadło. Tak więc, jeżeli ktoś chce ją nabyć, musi do mnie zgłosić. Mam sobie 20 egzemplarzów. 30 zł za bez podpisu, znaczy bez autografu. 30 zł z autografem, 35 bez autografu. Można sobie będzie nabyć. Generalnie książka jest spisaną połową mojej opowieści na temat, dlaczego warto czekać ze współżyciem seksualnym do ślubu. Drugiej połowy jeszcze nie zdążyłem napisać. Jak ta się sprzeda, to napiszę drugą. Więcej informacji o mnie można znaleźć na stronie sylwesterlaskowski.pl. Jakbyście byli zainteresowani, zapraszam. I teraz tak, rekolekcje mają swój tytuł, nie jestem autorem tego tytułu. Tytuł brzmi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. No to pytanie, co ja jako ja tu rolę pełnię, bo do mnie nie przychodzicie, tylko do Pana Jezusa, a jednak ja tu jestem, ja tu dużo do was mówię. No i tak na własną obronę znalazłem sobie analogię, która mnie tutaj ładnie broni. Znacie tą sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrawia niewidomego, plując na ziemię i te błoto nakłada mu na oczy. No to błoto do czegoś było mu potrzebne, ta ziemia do czegoś była mu potrzebna. No i pewnie taką rolę dzisiaj ja pełnię. Ufam, że te wszystkie bardzo przyziemne rzeczy, które będę wam mówił, jak Pan Jezus na to splunie, to błoto fajnie się może zadziałać. Jeśli nawet moja sama ziemia, którą ja wam tutaj przedstawię, nie będzie bardzo duchowa, bo w dużej mierze nie będzie. Nawet jak mówimy o tym temacie, dlaczego warto czekać ze współczynnym seksualnym do ślubu, na starcie moje zainteresowanie tematem wynikało ze starcia się z nauką Kościoła. Byłem zaangażowany już wtedy w grupę oazową, usłyszałem, że nie wolno współżyć i się zapytałem dlaczego. I szukałem odpowiedzi niereligijnych. No i odpowiedzi, które dzisiaj daję, dlaczego warto czekać, są niereligijne. Religijny jest ostatnim z argumentów. Podobnie, jeżeli sobie myślę o wielu innych rzeczach, to mam poczucie, że da się połączyć bardzo świecki świat z tym nieświeckim i one nie stoją z sobą w sprzeczności, że jakaś taka spójność tego wszystkiego istnieje. I w dużej mierze będę mówił właśnie o tym świeckim świecie. To jest wasz świat. Mimo, że mamy rekolekcje duchowe, to one nie będą tylko duchowe, bo jak to się za chwilę okaże, pierwsze ćwiczenie będzie specyficzne. Kilka informacji takich ogólnych o ograniczeniach tego, co będę mówił. Był moment, że może tak, gdybyście byli przedstawicielami jezuitów, czy byliście jezuitami, a ja bym przyjechał do was jako kamedu, to czulibyście, że
to, co będę wam mówił, no musi jakoś przekładać na swój własny język, na swoje własne życie, bo wasze życie jest kompletnie inne niż moje. Bo jesteście z innego zgromadzenia, macie zupełnie inną regułę. Kolejny moment, to sobie pomyślałem, że małżeństwo jest takim kolejnym zakonem. Kolejna taka formacja zakonna, jak wiele innych. I takie myślenie czasem, myślę, przydaje się. A kolejna refleksja była też taka, że tak naprawdę nie tylko, że ogólnie instytucja małżeństwa jest kolejnym zakonem, ale każdy z naszych małżeństw jest zupełnie odrębnym zakonem. Mój zakon może być zakonem jezuitów, twój może być kanadułów lub odwrotnie. To bierzcie na to poprawkę, że to, co będę wam mówił, może totalnie być inne niż wasze życie, że ja jestem po prostu kanadułem, a wy nie jesteście kanadułami, ale ufam, że mimo wszystko w tym coś będzie ciekawego. Jestem inny niż wy, tak jak każdy z was jest inny niż ja, niż wy jesteście między sobą inni, mamy inne doświadczenia, inne wartości, pragnienia, inne przeżycia, problemy. I to wszystko jakoś jest inne, w związku z tym bierzcie poprawkę na to, co będę mówił, również przez, jakby, patrząc na to przez taki pryzmat. Dalej, oczywiście nie da się wszystkiego opowiedzieć. Wybrałem jakieś zagadnienia, które bym chciał poruszyć. One wcale nie są jakoś najważniejsze. Dlaczego je wybrałem? Nawet trudno mi powiedzieć, chyba dlatego, że dla mnie samego w danym okresie życia były bardzo interesujące. W dużej mierze będę mówił jakby na świeżo, czym ja jakoś w ostatnim czasie żyłem, o czym myślałem, co wydawało mi się dla mnie samego słuszne. I w związku z tym jest to dla mnie najświeższy temat i najchętniej o pewnych rzeczach będę właśnie takich mówił. Będę oczywiście na nie spoglądał, tylko nie dość, że wybrałem pewne zagadnienia, nie mówię o wszystkim, tylko o pewnych zagadnieniach, to jeszcze patrzę na nie ze specyficznego kamedulskiego punktu widzenia. To też na to bierzcie poprawkę, że to może dziwnie dla was brzmieć. Okej, program rekolekcji jest jak na dole. Sam go rozdzieliłem na, ponieważ wiedziałem, że będą trwały 3 dni, na 3 takie zasadnicze tematy, jakby 3 filary. Jeżeli nam jest ciężko, jeżeli Pan Jezus nam mówi, żebyśmy do Niego przyszli, bo On nas pokrzepi, to można spokrzepić w 3 sferach życia. Może nas oczywiście więcej, ja akurat mówię o 3. Mnie samego, mnie jako Sylwka, niezależnie od tego, czy jestem mężem Magdy, po prostu mnie Sylwka, moje osobiste życie. Jakoś nie będzie moje małżeństwo silne, albo inaczej, nasze małżeństwo może być tak silne, jak nasz czy najsłabsze ogniwo. Czyli ostatecznie muszę się starać o to, żebym to ja był silny, żebym ja radził sobie ze swoim życiem, żebym ogarniał wszystkie sprawy, które mnie samego dotyczą, niezależnie od mojej relacji małżeńskiej. Drugi dzień to będzie już relacja małżeńska, czyli niezależnie od naszej relacji rodzinnej, najpierw musimy jakoś małżeństwo przede wszystkim umacniać, porządkować. No i potem relacja rodzinna, w szczególności relacja do dzieci. Chyba jeszcze nie wszystko do końca ułożone, co nie znaczy, że nie przemyślane, ale pewnie o teściach nie będę mówił, raczej o dzieciach, czyli my jako rodzice. A jaki jest cel? Pomóc nabrać krzepy, tak? Czyli jak skoro ma Pan Jezus nas pokrzepić, to z tych opowieści, refleksji i ćwiczeń powinniśmy wyjść silniejsi. No to zaczynamy. Duch ochoczy, ale ciało słabe, w zdrowym ciele zdrowy duch, chrystuskie powiedzenia. Każde poważne rekolekcje duchowe powinny się zaczynać od ćwiczeń duchowych, w związku z tym, od ćwiczeń fizycznych, w związku z tym proszę was o powstanie. Śmiało. Są warsztaty. Wyciągamy nóżki do przodu. Idzie się przysiadów. Jedziemy. 2, 3. Jedziemy. 4, 5, 6. Tam uczestnik też. 7, 8. Pięknie. 9. 10, koniec, skończymy, dokończy. A już można usiąść. Był to żart, a nie żart zarazem. W zdrowym ciele zdrowy duch. Jest tak, że jak nie mamy prężności fizycznej, z prężnością każdą inną jest nam trudniej. To do tego zachęcam. Ok. Bądź aktywny. Rusz tyłek i po prostu coś zrób. Bądź aktywny, działaj. Nie bądź mierny, nie bądź leniwy. Po prostu działaj, podejmuj aktywność, weź się za siebie, podejmuj odpowiedzialność za swoje życie. To bardzo ważna rzecz. Mieć poczucie, że ostatecznie stery mojego życia są w moich rękach. Okej, Pan Jezus, Bóg jest jakby, jest dowódcą naszego życia, tak? Ale On za nas steru nie trzyma.
To jest, może jeszcze tego nie powiedziałem na początku. Będę starał się, mam nadzieję, że będę się mieścił w doktrynie katolickiej, ale nie mam za sobą jakiegoś tam imprimatur, tak, że wszystko, co powiem, jest katolickie. Bierzcie też na to poprawę. Jestem katolikiem i chcę być katolikiem, chcę się mieścić w tej doktrynie, ale nie wiem, czy przede mną jakiś ojciec mówił, już tak chyba mówił, ale chyba już nie jest. Jezu, witam. Wiem, ok. Wiesz, to był żart, nie żart. Okej, weź odpowiedzialność. Po prostu jak poczujesz, że twoje życie jest w twoich rękach, że naprawdę nikt inny za ciebie nie uporządkuje twoich spraw i ciągle będziesz myślał, że ktoś inny ma to zrobić, no to będzie ci źle. Twoje życie jest w twoich rękach. W twoich rękach. Ster twojego życia ma być w twoich rękach. Ty wyznaczasz sobie kierunek. Ukuj swoje powołanie. Bywa tak, że ludzie nie wiedzą, co mają w życiu robić, że nie wiedzą, do czego są powołani. Do czego Pan Bóg mnie zachęca? Ciągle pytają, Boże, co mam robić? Kiedyś wyczytałem fajne zdanie, zupełnie inne. Nie pytaj Boga, co masz robić. Rób wszystko, dopóki ci nie mówi, że tego masz nie robić. To jest takie pytanie, jak na chwilę pomyślmy o naszych dzieciach. Jakim chcesz być, jako ojciec, jakim chcesz być ojcem, jakie chcesz mieć dzieci? Takie, w którym ciągle się pyta, tato, co mam robić? Syn ma 25 lat, tato, co mam robić? Chłopie. No to ty masz wiedzieć, co masz robić. Bóg ustanowił przede wszystkim granice. Nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Granice. A potem przestrzeń zdobyczy dla ciebie. Buduj. Bądź architektem swojego życia. Masz prawo decydować, co się w twoim życiu wydarzy. Bądź proaktywny, a nie reaktywny. Trudna rzecz. Taki model racjonalnego i nieracjonalnego działania. Jest zawsze jakiś bodziec, coś nas dotknęło, wzbudza to w nas jakieś emocje i działamy. Jest miejsce pomiędzy bodźcem a reakcją na namysł, na refleksję, na głos sumienia, na podjęcie wolnej woli, co ty z tym zrobisz. Twoja reakcja jest zależna od ciebie ostatecznie. Jasne, że to jest tylko w pewnych granicach, że trudno powiedzieć, że będę ciągle się uśmiechał, a ktoś będzie mnie torturował. Wiem, że jest to niemożliwe. Jest taka fajna książka Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jeżeli nie widzieliście, bardzo zachęcam. Książka napisana przez człowieka, który był w obozie koncentracyjnym, przeżył ten obóz, widział, jak ludzie się zachowywali w tym obozie i zauważył, że nawet w najgorszych warunkach byli ludzie, którzy potrafili zachowywać się w sposób godny. Że jest miejsce pomiędzy reakcją, pomiędzy bodźcem a twoją reakcją. To jest miejsce na twoją wolną wolę, na twoją odpowiedzialność za swoje własne życie, na to, co zrobisz. Zajmuj się tym, co leży w twoim kręgu wpływu, a nie przede wszystkim tym, co leży w twoim kręgu zainteresowania. Tu mamy dwa kółeczka, zewnętrzne jest kręgiem, to większe jest kręgiem naszego zainteresowania. Generalnie wszystko, może tak, świat nas otacza, różne rzeczy do nas docierają, różne informacje do nas docierają. Wiemy, że sąsiad coś tam, wiemy, że w polityce coś tam, wiemy, że moje dzieci coś tam, wiemy, że ja coś tam, coś mnie boli. Dużo rzeczy wiemy. Częścią z tych rzeczy się interesujemy. Jakoś stają się dla nas ważne, może czytamy z własnej woli lub mniej z własnej woli, coś się dowiadujemy, szukając takich informacji. I w ramach, jeszcze mniejsza część tego jest tym, na co my mamy wpływ. I sęk w tym, żeby właśnie zajmować się tym, na co masz wpływ. A nie tym, na co nie masz wpływu. Co ci obchodzi sąsiadka? Jaki wpływ na twoje życie ma zajmowanie się życiem sąsiadki? Swoim życiem. Paradoks polega na tym, że, znaczy może nawet nie paradoks, jak się zajmujemy tym, na co mamy wpływ, to ten krąg naszego wpływu się powiększa. A jak się zajmujemy tym, co nas tylko interesuje, na co nie mamy wpływu, to ponieważ zaniedbujemy to, na co mamy wpływ, to się zmniejsza. I coraz bardziej mówisz, że po prostu tak musi być. Nic nie musi tak być. Tak jest, bo być może tak chcesz, żeby było, albo zgodziłeś się na to, żeby tak było. Zajmuj się tym, na co masz wpływ. Podejmuj zobowiązania, wyznaczaj cele, dotrzymuj słowa. Warto sobie samemu wyznaczać takie zadania. Co jutro zrobisz? Co byś chciał w ciągu tego tygodnia zrobić? Jaki owoc po sobie zostawić po upływie tego tygodnia? Niedziela najbliższa. Jaki następny
Co na następnym tygodniu zrobisz? Postanów sobie, co zrobisz. Zweryfikuj, czy to zrobiłeś. Sam do siebie się zobowiązuj. To robi dobrą rzecz dla nas. To kształtuje nasz charakter, to czyni nas silniejszymi, bardziej też godnymi zaufania, gdy dotrzymujemy zobowiązań. I uniezależni nas od naszych emocji i nastrojów. Często nie robimy różnych rzeczy, bo nam się nie chce. Albo czujemy, że nie możemy. Jeżeli czujesz, że nie możesz, że nie jesteś w stanie, to uwaga, ręce do przodu, wstajmy, szybko, szybko, wstajmy. Śmiało, śmiało, wstajmy. Ręce do przodu, śmiało, śmiało, bez wyjątku. I dwa przysiady. Raz. I dwa. Od razu ci lepiej. Naprawdę, od razu czujesz, że możesz. Od razu czujesz, że możesz. Bądź człowiekiem, czynuj modlitwy. Jest taka trudność, że tak jakby łatwo znaleźć ludzi modlitwy i łatwo znaleźć ludzi czynu. Ale ludzi jednego i drugiego już jest mniej. I no, tak żebyśmy się starali być jednocześnie i tym, i tym. No i tutaj dwa cytaty z Ignacego Loyoli i z Richarda Johna Neuhausa. Fajnie, bo tak pierwszy jest taki już od dawna nam znany, prawda? Mówi się tak, jakby wszystko zależało od Boga i pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Oczywiste, tak? Masz orać Ty, nie Pan Jezus za Ciebie zorze to pole, tylko Ty masz orać. A drugie zdanie te Johna Neuhausa, akurat jest znalazłem w takiej książce, gdzie on rozważa różne takie kwestie też biznesowe. I to mi się bardzo podoba w kontekście przedsiębiorców, którzy mają tendencję do zbyt poważnego traktowania swojej pracy. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Właściwie Twoja robota jest pewną zabawą. Modlitwa jest prawdziwą robotą. Podejmuj działania z wizją końca. Jest oczywiste, że jak budujemy dom, no to plan nam architekt jakiś przedstawia. Nikt nie buduje, dopóki nie ma planu. Ale w wielu innych dziedzinach życia po prostu budujemy na ślepo. Budowanie na ślepo jest pewną też mądrą strategią działania wtedy, kiedy nie wiesz, czego chcesz. Trudno nam czasem jest patrzeć dalekosiężnie. Co ja bym chciał za 5 lat? No nie wiem. To co mam robić? No nic, bo nie wiem, co chcę. Nie mam dalekosiężnej wizji, no to nic nie robię. Zrób cokolwiek. Wyciągnij sobie ręce i zrób przysiad. Cokolwiek. Jak zrobisz krok, to już widzisz o krok dalej i horyzont się przesunął, już możesz dalej patrzeć, już widzisz, bo może coś nowego. Często z działania nam się rodzą kolejne pomysły na działanie. Często nie wiemy, co wynik jest tego, co za chwilę zrobimy. Ale jeżeli możesz, planuj, zaczynaj z wizją końca. Stwarzaj sobie, co byś chciał osiągnąć. Zakładaj też, że właśnie w tym tygodniu mam jasną wizję, co ja zrobię. I teraz planuję swój tydzień tak, żebym to zrobił. Napisz swoją osobistą misję życia, swoją prywatną konstytucję, własny kodeks postępowania. To jest mój. W którymś momencie naprawdę tak sobie taką rzecz spisałem, mam ją w telefonie, niemalże codziennie ją czytam i staram się zapamiętać ją na pamięć. Brzmi to śmiesznie, ale za każdym razem, gdy się spóźniam, to sobie przypominam, że obiecałem, że jestem człowiekiem punktualnym. Nie jestem do końca punktualny, ale napisałem sobie w misji, że jestem człowiekiem punktualnym. To dobrze działa, wyznaczyć kierunek, napisz sobie misję. Jak sobie wyobrażasz swoje życie? Gdybyś miał napisać dzisiaj kondolencje na swoim własnym pogrzebie i opowieść o swoim własnym życiu, jakim człowiekiem byłeś, co byś napisał? Uwaga, napisz to, naprawdę. Napisz to sobie. Co byś chciał o sobie usłyszeć po śmierci? Na swoim pogrzebie, napisz to sobie. A potem tak żyj, żebyś mógł to usłyszeć. Określ wszystkie role, jakie w życiu pełnisz i zaplanuj czas na aktywność w ramach każdej z nich. Tak jakiś czas temu, znaczy to jest dość częsta sytuacja w waszych domach pewnie też, przychodzi do mnie akurat w tym momencie najstarsza córka i mówi, tato, czy bym mogła gdzieś tam na jakieś zajęcia chodzić? Super, to już będzie jakby, że już nie, ja już nie widzę miejsca, gdzie tu jeszcze można coś wcisnąć, a tu pada pytanie, czy jeszcze możesz. Zachęcam was, ja jestem na etapie właśnie spisywania tego i porządkowania, może tak, spisane już mam, spisałem sobie wszystkie role, jakie w życiu pełnię, albo jakie chciałem pełnić. Zasadniczyk jest 7, a w sumie wyszło z 40. W sensie, jak napisałem, że jestem człowiekiem twórczym, no to mi tam wyszło, co, jaka twórczość ma się jak objawiać, tak? Jak napisałem sobie, że jest pełnię rolę jako człowieka w relacji do innych ludzi, no to jest wiadomo, że tych innych ludzi trochę jest i się tych ról narobiło. Ale zachęcam was, żebyście tak rzeczy zrobili. Wypisz sobie wszystkie role, jakie pełnisz w życiu, jakie chciałbyś pełnić w życiu.
I popatrz na swój miesiąc albo tydzień i sprawdź. I właściwie zapomnij, kiedy chciałbyś tę rolę pełnić. Zrób to, nagle to jest jakiś porządek, jakaś wizja. Widzisz, że czegoś się nie da wcisnąć, albo coś właściwie nie masz miejsca na to. Od dawna powinieneś to wywalić ze swojego życia. Jest ci po prostu za ciężko, bo za dużo masz na głowie. I czy wszystkie role w dobrych proporcjach sobie ustawiasz? Doskonale swoje strategiczne umiejętności generała i operacyjną sprawność szeregowego żołnierza. To jest z mojego doświadczenia, znaczy to jest moje osobiste spostrzeżenie. Bardzo łatwo odchodzi chęć planowania wtedy, kiedy kilka razy z tych planów nic nie wyjdzie. Czynisz jakieś plany, jakbyś tam nie chciał czegoś, nie wiem, uczyć się czegoś, codziennie będziesz tam godzinę czytał z czegoś, codziennie będziesz biegał, cokolwiek, plany, rozpisujesz sobie dietę i tak dalej, a na drugi dzień już to nic z tego nie robisz, tak? W efekcie łatwo jakby przestaje planować. Planowanie jest domeną generałów, strategia jest domeną generałów. Szeregowi żołnierze wykonują działania operacyjne. Biorą karabin, pytają, gdzie mają iść, idą tam, dobra. Oni mają krótkie akcje. Kolejne polecenie, co mam robić. Generał ma dalekosiężne wizje. I dlaczego nam nie wychodzi bycie generałami w własnym życiu? Z prostego powodu. My nie potrafimy być sprawnymi szeregowcami. Nas po prostu bieżączka przytłacza. Codzienne takie proste sprawy. Nie potrafimy ich ogarnąć. Po prostu jesteśmy słabymi szeregowcami. Dlatego jakby zachęcając do tego, żeby być z jednej strony takim generałem, myśleć, że dojrzewam do tego, żeby być generałem w własnym życiu, że naprawdę mam strategię, wyznaczam dalekosiężną strategię, działania operacyjne, plany, cele i ja to realizuję. I to, żeby realizować, muszę być dobrym, sprawnym szeregowcem. A jak to robić, to za chwilę jeszcze powiem. I w którymś momencie to mi się nie zawsze udaje, ale widzę w tym wielki sens, że bo zawsze, nigdy nie miałem dobrego pomysłu na niedzielę. Raczej lubię robić, już nie robić. Źle się, najgorzej się, jakby bardzo się źle czuję, nie mogąc nic zrobić. Z prostego powodu, że jest dużo rzeczy, które chciałbym robić. Jak jest taki czas, że ja czuję, że nie mogę tego robić, to jest mi bardzo źle. Mówi się, że w niedzielę nie powinno się pracować, tak? No świetnie, to co robić? Tylko obiadki rodzinne, no mnie to średnio kręci, tak? Kolejna wizja obiadku rodzinnego w niedzielę i następna niedziela i następna niedziela. I że to tylko tak będzie, mnie to średnio kręci, tak? I odkryłem sobie coś, co dla mnie samego w moim osobistym życiu, życiu Sylwka, nie męża, nie osobistym życiu moim, że niedziela może być takim dniem generalskim. Okej? Nie ma żadnej pracy operacyjnej. Nic nie piszę, nie odpowiadam na maile, nie obrabiam zdjęć, cokolwiek, rozumiecie? Nie robię stron internetowych, nie porządkuję sprzętu, mieszam to, nic takiego nie robię. Zerkam na plany, które mam. Poprawiam je, patrzę, gdzie jestem, co myślę o strategii, o wizji. Takie rzeczy jak najbardziej spisuję, poprawiam. Niedziela dniem generalskiej pracy. Na koniec pokażę wam kilka książek, do których przeczytania was bardzo zachęcam. Pomysł, który tutaj jest zawarty, jest z jednej z nich, który bardzo ułatwia sprawne działanie szeregowca, czyli ogarnianie naszej codzienności. Pierwsza myśl jest taka, wywal wszystko ze swojej głowy. Cała trudność polega na tym, że trudno się na czymś skupić, bo widzimy, że jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia i że mamy to wszystko w głowie, tam ciągle się coś kotuje. Ciągle nie możesz się skupić, zająć się jedną rzeczą. Pierwsza rzecz, wyrzuć to wszystko z głowy. W jaki sposób? Spisz dosłownie wszystko, co nie jest na swoim miejscu. Wszystkie niedomknięte pętle, jak to autor metody mówi. Wszystko spisz. Wszystko. Obraz wyszedł w złym miejscu, co byś chciał zrobić, nieporządek w piwnicy, wszystko spisz. Coś trzeba kupić, wszystko spisz. Wywal to ze swojej głowy. Okaż sobie, w kontekście każdej z rzeczy napisz tylko jedną rzecz. Co z tym należy zrobić? No i jakieś notatki. Ja akurat takie rzeczy mam spisane w telefonie. Dla mnie to rewelacyjnie działa. W momencie, jak to odkryłem i wdrożyłem, rewelacyjnie. I najważniejsza w tym wszystkim rzecz, bardzo przydatna też w relacjach takich małżeńskich, dla mnie przynajmniej, inbox, skrzynka spraw przychodzących. Takie proste pytanie, jak wygląda wasza skrzynka e-mailowa? Jakby się tworzyła swoją skrzynkę e-mailową, ile tam maili czeka na ciebie?
Od pewnego momentu, każdego dnia, uwaga, ja prowadzę liczną korespondencję. Bywa, że otwieram skrzynkę e-mailową i jest tam 300 maili. Naprawdę. Niemalże każdego dnia inbox, czyli skrzynka przechodząca w mojej skrzynce e-mailowej, nie ma żadnej wiadomości. 2 sekundy na podjęcie decyzji, co z mailem zrobić. Dusza robota, stwórz sobie folder do wykonania. Bach. Usunąć do kosza, bez dyskusji w ogóle, tak? Odpowiedzieć, coś wymaga, inny folder. Rozumiecie? Potem się w osobnym czasie zajmujesz, zaglądasz do tej skrzynki do wykonania i analizujesz, co z tym zrobić. Takie coś można zastosować do wszystkich spraw swojego życia. Najbardziej irytująca rzecz dla mnie to, że przesadzimy najbardziej trująca. Irytująca dla mnie rzecz, gdy co chwilę ktoś mówi, co mam zrobić. Kobietom przychodzi to łatwo, prawda? Bo przychodzi właśnie do głowy i właśnie mówi mężowi, zrób to. Panowie, rozwiązuje to problem. Kochana, masz mój inbox, bo ona ma. Wrzuć do inboxa, co chcesz, żebym zrobił. A ja w ustalonym przez siebie czasie zerknę tego inboxa i zobaczę, co chciałabyś, żebym zrobił. Ja już to uporządkuję, kiedy to zrobię. Powiem Ci, na kiedy to zrobię. Bardzo to łatwe. Rób tylko to, co naprawdę ma znaczenie. Taka tabelka, ona tam ma w mądrej literaturze swoją nawet nazwę, Macierz Eisenhowera chyba, tak się nazywa. Jest tak, są w naszym życiu rzeczy ważne i nieważne. Są też rzeczy pilne i niepilne. Jak to jakoś uporządkujemy, to mamy rzeczy ważne i pilne, ważne, niepilne, nieważne, pilne i niepilne, nieważne, tak? To, jak to podzielić, co jest rzeczą ważną, ważne. Najłatwiej ocenić, co jest ważne, jeżeli sobie napiszesz misję. Co ty byś chciał w życiu robić? Kim chciałbyś być? Chciałbym być gitarzystą. W związku z tym muszę codziennie ćwiczyć 5 godzin na gitarze. To nie jest moja historia. Kiedyś była, ale już dzisiaj nie. Załóżmy, że tak? 5 godzin na gitarze. A teraz masz propozycję wyjazdu na tydzień w góry, gdzie na gitarze nie będziesz mógł grać. Jest to w twojej misji, się pisuje? Patrzysz w inny punkt? OK. Częścią mojej misji jest również to, że atrakcyjne wypady z przyjaciółmi, okej, okay, mieści się, to jadę. A jakbym takiego punktu nie miał? Świetne, bardzo fajne, ale to nie jest w mojej misji. Generalnie to jest ważne dla różnych ludzi, nie dla mnie. To pierwsza rzecz, żeby w ogóle odróżnić, że rzecz jest ważna, a pilna. Zauważcie, jak łatwo rzeczy pilne dają nam poczucie, że są ważne. Prosta sprawa. Pewnie Wam się zdarza dostawanie maili typu zobacz, świetny film, albo jakiś tam filmik, albo świetny artykuł, zobacz. I co robimy? Po prostu klikamy. Klikamy i patrzymy, co to jest. A teraz na chwilę spróbujcie zrobić coś takiego. Stwórzcie sobie taki folder w skrzynce e-mailowej. Jak przyjdzie mail, zobacz, przeczytaj, wrzuć go tam. I dopiero na drugi dzień pomyśl, aha, tam coś jest. I czy tam zerkniesz, czy nie zerkniesz na ten artykuł? Zerkniesz, czy nie zerkniesz? Ja z reguły nie zerkam. Jak zaczynasz wybierać, co czytasz, to widzisz, że masz tylko określony czas na czytanie. Stawiasz sobie pytanie, czy naprawdę chcę czytać to, co mi ktoś podesłał? Zobacz, czy to, że w tej pół godziny, to mam teraz na czytanie i sterty książek, które chciałem przeczytać, co wybierzesz? Pilne, bardzo łatwo jakby uzurpowuje sobie prawo, że jest ważne. To pierwsze odróżnienie. Rozpoznaj, co jest naprawdę ważne, a co tylko pilne. Drugie. Odrzuć wszystkie rzeczy z czwartki, trzeciej i czwartej. Czyli to wypad z życia. Narzekamy, że brakuje nam czasu na 1000 ważnych rzeczy. Wypad ze wszystkim, co nie jest ważne. Wypad. W ogóle nie dyskutujesz w ogóle z tym. Realizuj misję. Miej pomysł na życie i rób to, co się w tą misję wpełnia. Gdzie się mieści Facebook? Gdzie się mieści oglądanie telewizji? Ani niepilne, ani nieważne. Ile czasu spędzisz na Facebooku albo przed telewizorem? I kilka takich podpowiedzi. Sprawy z czwartki drugiej to z reguły sprawy najważniejsze, czy te niepilne, a ważne. Ups, zdrowie jest bardzo ważne, prawda? Ruch jest bardzo ważny, przysiady są bardzo ważne, prawda? Jak często robicie przysiady w swoim życiu?
No, jak będę już starszy, to, będę, to wtedy się wezmę za siebie, a tak, nie jest tak źle, trochę już troszkę urosło. Ja się nabijam z was, ale też i z siebie, tak? Wiele rzeczy, budowanie relacji, to są rzeczy niepilne. Poświęcanie czasu uwagi dzieciom, to są rzeczy niepilne. Owoce przychodzą za po długim czasie, ale jakże ważne. Jakby się chciało wrzucić, załóżmy, że mamy duże kamienie, mniejsze kamienie, żwir i piasek i mamy jakieś wiaderko i musimy jak najwięcej tego wrzucić. To jaka jest najlepsza strategia, żeby to wszystko wrzucić? Zacząć od dużych kamieni. Jak wrzucisz małe, to okazuje się, że dużych już nie zmieścisz. Jak wrzucisz duże, to pomiędzy duże mniejsze się zmieszczą. To zawsze planując, planując rzeczy najważniejsze jako pierwsze. Te ćwiartki drugie, to jest ćwiartki drugiej, które się nie rwą do tego same z siebie, żeby je zrobić. I to łatwo odstawiamy je na bok. Przez rok czasu nie biegałeś ani razu, mimo że sobie na początku roku zaplanowałeś, że w tym roku to będę codziennie. No bo nie było pilne, przecież jutro możesz. Co się stanie, jeśli nie pobiegasz? Nic. No nic. I ostatnia sugestia, że jeżeli możesz, to zajmuj się sprawami ćwiartki pilnej, to co jest ważne i pilne. To zajmuj się tak, aby jakby je przesunąć trochę do ćwiartki tej drugiej, czyli nie tylko, że gasisz pożary, coś się właśnie pali, to jest bardzo ważne, ale jakby je gasisz też w taki sposób, żeby rozwiązywać dalszy problem, żeby się te pożary już więcej nie pojawiały. Znajdź czasy miejsce na odbywanie sił fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych i duchowych. Klauzura w życiu małżeńskim powinna być klauzura. Klauzura dla Ciebie samego względem Twojego małżonka. Klauzura dla Ciebie, dla Was jako małżonków względem Waszych dzieci. Klauzura naszych rodzin względem całego świata wokół, również względem przyjaciół. Klauzura, moment, w którym tylko Ty, tylko Wy się liczymy. Szukać, pilnować tego, że tam nikt nie może wchodzić. W określonym czasie nie, teraz nie pobawię się z Tobą, teraz czytam. Bawiłem się z Tobą, bo za godzinę znowu będę, ale teraz czytam. Nie bójmy się też tego, że do tego zachęcam. I cała opowieść zbliżała do jednego prostego celu, żebyśmy nie tyle przyszli do Pana Jezusa, żeby On nas pokrzepił. Ale w piątek to On potrzebuje wsparcia. I po to mam być silni, po to mamy iść do Niego, żeby On nas pokrzepił, po to, żebyśmy Mu pomogli też. Taka wizja, bo jest tak, że poglądy na to, jaki powinien być katolik, chrześcijanin, mężczyzna, kobieta, małżeństwo, jest tysiąc różnych, czasem totalnie sprzecznych, przeciwstawnych sobie. Mi się ciągle podoba taka, że chrześcijanin musi być mocnym człowiekiem. Co z tego, że jesteś pobożny, jak jesteś ciamajdą? Po co komu Twoja pobożność? Czemu to służy, co ukrywasz? Z kim byś chciał spędzić życie? Z kimś, kto jest prężny, zaradny, prawy, dotrzymujący obietnic, średnio pobożny? Czy z kimś, kto jest bardzo pobożny, ale po prostu nie możesz na nim polegać? No nie możesz. On może ma dobre chęci, ale nie potrafi nic. Albo nie ma siły, żeby coś zrobić. Po prostu emocje nie noszą. Okej. Wspomniana literatura. Rewelacyjne trzy. Ta czwarta jest właśnie ta. On jest po polsku, tytuł jest angielski. To jest ta, w którym mówię Wam o tym inboxie, o tej skrzynce spraw przychodzących. Świetna książka, bardzo fajnie pomaga uporządkować życie. Trzy kolejne. Właściwie przeczytałem najpierw pierwszą, to 7 nawyków skutecznego działania. I po tej książce, jak pisałem list do Mikołaja, wypisałem wszystkie jego książki, żeby mi kupili. Człowiek jest, już nie żyje, człowiek był. Z jednej strony godził dwa bardzo interesujące dla mnie światy. Był świetnym przedsiębiorcą, liderem i był bardzo zaangażowany religijnie. Był mormonem, co nie ma kompletnie znaczenia, dopóki nie mówimy o Maryi. Bardzo zachęcam. Stephen Covey. Świetne książki. Akurat ta pierwsza ma cztery różne wersje. Jest 7 nawyków skutecznego działania, 7 nawyków szczęśliwej rodziny, 7 nawyków skutecznego nastolatka i jest 7 nawyków szczęśliwego dziecka. Chyba wszystkie cztery mam. Bardzo polecam. To bardzo fajne. Mi była obiecana, że ma być warsztat. Ile mamy czasu? W sensie inaczej. Ile ja mam czasu teraz na... 20. 20 minut?
To moja zachęta. Już Wam nie będę, bo tak bardzo skutecznie mi się udało Was przekonać do tego, żebyście zrobili przysiady. Sam miałem z siebie ochotę, żeby Wam zaproponować, znaczy właściwie zachęcić Was, żebyście takie sobie trzy rzeczy zrobili. Kiedykolwiek, ale żebyście je zrobili. Ja widzę w tym wielki sens. Sam zrobiłem trzy, tą drugą ciągle robię, znaczy wypisałem sobie rolę, ale rozpisuję sobie jeszcze, to mówię, wyszło mi duża tabelka i dużo roboty. I teraz, szanując wolność tutaj słuchaczy, jeśli chcecie, zróbcie, jeżeli nie, to zróbcie. Jedną z tych rzeczy, teraz, w tej chwili, jedną z tych rzeczy, zacznij sobie, pierwsza, napisz własną deklarację misji, osobistą konstytucję życia, uwzględniając cztery sfery: życie fizyczne, intelektualne, emocjonalne i duchowe, i to, że jesteś jednostką indywidualną, niezależną, jak również to, że jesteś w relacji do innych. Druga, wymień wszystkie role, jakie pełnisz w życiu, określ ich czas na każdą, i określ ile czasu na każdą z nich chcesz poświęcać w ciągu roku, miesiącu, tygodniu i dniu. Sprawdź, czy to wszystko się zmieści, czy jest to w ogóle możliwe. I czy role, które pełnisz, są na pewno tymi, które chciałbyś pełnić. A jeżeli nie, to pomyśl sobie, jak to zmienić. I trzecia? Dla mnie samego trzecia ma dużą wartość. Wypisz sobie rzeczy, które robił będziesz codziennie i rzeczy, których nie będziesz od dziś już robił wcale. Jedną rzecz, którą sobie zapisałem, że nie będę robił, mam ją spisaną i też na nie zerkam, żeby sobie przypominać, jest na przykład, że nie oglądam filmów na YouTubie z walkami MMA. Bardzo to lubię. Walkami MMA, powtarzam sobie. Tak? Albo, że nie będę, druga też, że nie będę oglądał filmików o zwierzętach. Też bardzo lubiłem taki film oglądać. Ale widzę, że tyle rzeczy innych nie, jakoś nie mam czasu, na które musiałbym być, tak, że to nie ma kompletnie znaczenia dla mnie, już jest bardzo atrakcyjne. To zachęcam. Ktoś zadecyduje, tak, że to już koniec. Można to robić jak się chce, można sobie w telefonie. Będzie jeszcze część druga i pewnie użyć życia.